Samorząd jako organ założycielski szpitala wspiera to całe przedsięwzięcie, dlatego że inicjatywa przeszła od kadry medycznej, od dyrektora spraw medycznych, konsultanta wojewódzkiego, ale też w konsultacji z konsultantem krajowym. No jest to idea, która wpisuje się w nowoczesne zdobycze naukowe w tej dziedzinie. Jest to projekt, który jest uzgadniany w tej chwili ze wszystkimi środowiskami, które muszą się w tej sprawie wypowiedzieć, bo to jest nie tylko aspekt medyczny, ale także środowiskowy, przyrodniczy, społeczny, ekonomiczny. I udało się znaleźć w porozumieniu z rektorem takie miejsce tutaj w Zielonej Górze, w porozumieniu z prezydentem, w porozumieniu z przyrodnikami, który doskonale się w ten projekt wkomponowuje, doskonały w taki sposób, że najbardziej będzie służył dzieciom. I to wspieramy, chcemy to wspierać, nie zostawiając też tego, co pozostanie w zaborze. Tam jest szansa na doskonały rozwój tego ośrodka w kontekście turystycznym. Gmina jest turystyczna, więc te walory trzeba uwypuklić, wzmocnić, bez żadnej straty także dla ludzi, którzy tam pracują, a moim zdaniem jeszcze z zyskiem. Przede wszystkim chcemy użyczyć pod potrzeby budowy centrum teren. To jest teren, którego właścicielem jest Uniwersytet Zielonogórski. Poza tym mamy kształcenie studentów na kierunkach medycznych, psychologii, pedagogice. Chcemy, żeby nasi studenci mogli się też odbywać praktyki w ramach centrum. Chcemy, żeby tam się po prostu kształcili. To centrum, które ma powstać, ma mieć zaplecze dydaktyczne, właśnie takie, które ma pozwolić na kształcenie naszych studentów. Jako prezydent miasta jestem za budową szpitala. Na to potrzebę trzeba realnie odpowiedzieć. Problem dzieci i młodzieży, psychologia, jak najbardziej za. W tej chwili mamy lokalizację w bardzo w jednym z ważniejszych zabytków na ziemi lubuskiej, który powstał w 1677 roku, to jest XVII wiek. Te warunki w żaden sposób nie odpowiadają współczesnym zasadom leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży. Mamy jedyną na 50 lat możliwość pozyskania środków, dużych środków w wysokości do 50 milionów złotych na budowę nowej placówki właśnie w tym miejscu. Podpisujemy w tej chwili umowę z Uniwersytetem Zielonogórskim, żebyśmy mogli dysponować tą lokalizacją. Myślę, że w ciągu około 2 lat, może niecałych, ten szpital powstanie i on będzie szyty pod naszą miarę. Nie będziemy się wbijać w jakąś lokalizację, która już istnieje, tylko po prostu to będzie stworzone na naszą miarę i pod potrzeby dzieci i młodzieży. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim i Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwem Zdrowia, jesteśmy w stanie stworzyć godne miejsce dla leczenia naszych lubuskich dzieci i młodzieży, ale nie tylko lubuskich, ale też z terenu całego kraju. Mówimy o ośrodku skupiającym w sobie, w jednym budynku, wszystkie 3 poziomy referencyjne psychiatrii dzieci i młodzieży. To jest leczenie środowiskowe, poradnia zdrowia psychicznego z oddziałem dziennym oraz oddział stacjonarny, dedykowany dla pacjentów z chorobami rzadkimi, chorobami mózgu, chorobami psychicznymi, które wymagają najnowszej diagnostyki i leczenia w oparciu o światowe standardy.